I kolejna odsłona filmiku. Chcę Wam się pochwalić dwiema rzeczami, które kupiłam w sumie przed chwilą. Wróciłam ze sklepiku, takiego, wiecie, zwykły odzieżowy sklepik na osiedlu. I tak, potrzebowałam białych, cienkich rajstop. No oczywiście, wiecie, jak się chce kupić, to nigdzie nie ma. Były tylko getry. O, normalne. I ja mówię, w sumie czemu nie? O, w sumie czemu nie? Zawsze mam czarne, zawsze mam czekoladowe, tak, brązowe albo czekoladowe. Czemu nie białe? W sumie, wiecie, w sumie czemu nie? I tak mówię, kurczę, 8 zł za getry. One są... Okej, dobrze. One są, wiecie, jak to getry, z lajkry i wydawać by się mogło, że są przezroczyste. No ale wiecie, ja to naginam, naciągam, naginam, więc rękę, moją dłoń widać, ale zakładałam i tak mocno nie są prześwitujące. Także tak. I sweterek. Weszłam obok też do takiego, się kiedyś nazywało pasmanteria, ale wiecie, trochę tekstyliów i tak dalej. I taki sweterek. Śnieżno-biały. Z takim... on nie ma ani guziczków, ani suwaczka. Ma tylko taki troczek. Gdzie z przodu? Znaczy dwa troczki. No z jednej i z drugiej strony taki dość długi troczek, który można zawiązać tylko z przodu, albo można zawiązać też go, przepasać się przez cały pas i związać z przodu. Taki piękny... O! Sam przód to jest tak jak kiedyś, wiecie, takie góralskie, męskie, grube swetry. Tylko ten przód taki, o, długi rękawek, zakończony mankietem, ściągaczem. Całość jest taka ażurkowa, ale w takie piękne liście. Ktoś się naprawdę napracował. Jestem zawsze pełna podziwu. Ja umiem robić na drutach, umiem na szydełku, ale wiecie, takich pięknych... Warkocz to chyba już jedyne, co potrafię, no ale już takie liście to piękne. I za ten sweterek dałam 19,90. Także chyba warto. Śnieżno-biały, nie miałam śnieżno-białego, białego w ogóle swetra, jak znalazł. Także dzisiaj na biało. I zapraszam do kolejnej odsłony filmiku. Pa, pa! O, jak widzicie, mam jeszcze pranie do złożenia i przeczytanie gazetki z modą, bo przyszła. Nie wiem też, czemu przysyłają. Człowiek w kółko wysyła, żeby nie przysyłali, a oni ciągle, natarczywość. No trudno.